Brakowało mi kilku mrocznych elementów do ołtarza, więc Azalisz, progres ołtarzowy ciąg dalszy nastąpi za moment. Kwioty, kwiaty, zacne czarne róże, czerwone róże, robimy muertę. Właściwie w każdy wieczorek przed wszystkimi świętymi staram się, żeby dyniów jak mrówków się paliło, żeby na ołtarzu świeca była i w czaszce, i w dyńce, i tam jeszcze dynika. Zapalę wam światło, żebyście zobaczyli, jak jeszcze ustroiłam ołtarz kwiatami. Tu mamy takiego dużego pająka. Te kwiaty były, ale nakupiłam czarnych kwiatów. Tu mam czarny kwiat, tu Santa Muerte też kwiaty zyskała. I tutaj mamy jeszcze kwiaty położone. Proszę bardzo, chryzantemy, róże. Zacnie. To jest pierwsza część światełek. O. Druga część światełek, czyli trzy zacne duszki, też się palą. Tutaj siedzi moja żadanica z miotłą. Tu moja ziarnucha, którą robiliśmy. Tutaj jest ziarnuszka, którą dostałam od Grzegorza. Tutaj jeszcze też kwiaty ozdobiły przestrzeń. Proszę bardzo. Na maleńkim przedpokoju też mamy duszka swojego. Dorota też ma dwa potworki, w których palą się świce. A tam. Przy bałaganie. Może się sfokusuje. Może nie. O. Tu będzie trochę widać. Też są dwie dyńki. O, teraz mamy sfokusowane. Teraz widać, proszę bardzo. Tylko tych nie zapalamy, bo są wewnątrz półek. Ale Dorota ma tam wieczne światełko, tylko zgaszone. I u mnie też się światełko pali. Baterie włożone. Creepy zabawka. A u mnie kolejny dzień z rzędu. Klimatycznie. Pozapalane wszystko, co być może pozapalane. Tutaj też. I w przedpokoju. I trupki się palą. Ale tym razem też na dole. To wam pokażę. Kot idzie. Kot. Kot. Proszę. Dynie. I tu. I tu nocny obchód. Ciemno. Nic nie widać. Ale tam też są jeszcze Doroty. Telefon widać jak błyszczy. A tu są też dynie. Także tak. Nie. Zapraszam jeszcze na morko. Światełko wciął nas dostatek. Kotek ucieknie. Kotek, psik. Kotek, psik, 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 psik. Może kotek idzie już. Dynie też się palą. Jak zgasną. No, dobra. A to wam zanim zgaśnie pokażę. Bo tutaj są też lampki dynkowe. Ale widzę, że się nie palą za bardzo. Bo już długo jest ciemno. Ale o.
Dzisiaj miałam ochotę na styl Rastamana, dready i spodnie. Takie jesienne i kot. Cześć Kitek, chcesz być w filmie? Ja, Kitek zawsze. No to lecimy. No i taki łamany, składany vlog, ale myślę sobie, że wróżkę dostałam, należy nagrać. Bo słuchajcie, kolczyczki ze szkła węckiego, bardzo ładne. Halloweenowe skarpety, a razem z pudłem słodyczy, ale słodycze będą składkowe, że tak powiem. Mam, o, całe pudło słodyczy od was. Po prostu będę całe pudło słodyczy miała. Taki halloweenowy ludek. Bardzo ładne świeczki. Tutaj świeca na ołtarz ze strzachami. Zaraz powędruję na ołtarz. Tutaj jest taka ładna popielniczka. Zobaczcie, wygląda jak myszek, świnek, nietoperek. Myszek, świnek, nietoperek to jest. Ale o! I o! Myszki, świnki, nietoperki. Tutaj perfumy Alien, tyle że Mutant. Ale odpowiednik, powiem wam, jeden w jeden, one in one. Także fajna sprawa. I świeczka w bardzo pięknym opakowanku. Takie opakowanka są super na biżuterię. Tutaj jeden jednorożec się narobił ozdobników szydełkowych. Toż to na choinkę będzie, na choinkę. A zalicz być musi. Piękne retro podstawki pod korkowe, pod piciunia. Notatnik z Tigera. Te sketchbooki są bardzo fajne. Tam mam takie budki cichobieżki. Dwa lampiony też zacne. Całą bandę maseczek. Jagódki. I awokatka. Także fajnie, a tu jeszcze jakieś... Boję się powiedzieć, wygląda jak pięciolistna kończynka. Maseczki. Podstawka pod garnek. Ogrzewacz taki. I piękny, piękny szalik. Ja już w nim raz byłam. Jest taki milutki, cieplutki. No jest cudny, no na zimę będzie piękny. Teraz wstaję z kolan, żeby wam pokazać tą pakę słodyczy. To nie od jednej osoby, ale cała paka słodkości. Raffaello na przykład. Knopersy, które uwielbiam. Raffaello, knopersy i Oreo. Słuchajcie, w uwielbieniu. Już sobie ten. Knopersy. Bardzo dużo takich halloweenowych słodyczy, które zaraz wyłożę na halloweenową skrzynkę. Te to nawet kupiłam do ciastków, do ozdobów, tak właśnie. Także tu jeszcze żelki halloweenowe. Proszę bardzo. Maltanki. Nie halloweenowe, ale maltanki. Proszę, żelki, sztuczne szczęki. Trumna. Proszę bardzo. Pierniki. Proszę bardzo. I takie ciasteczka. I jeszcze żelki. Cały, słuchajcie, kosz słodyczy. Holenderki też uwielbiam. Takie ciacha. Dobrze ogląda filmy dziewczyna, bo wie, które ciacha lubimy. Też. A tu Raffaello. Knopersy to są od innej osoby. Od innych osób. I jeszcze chciałam wam pokazać piękny, piękny notes. Z jednorożcami. O, taki notes. Magiczny notes. No, magiczny notatnik. Z pięknymi takimi obramówkami. I co jakiś czas jest... ta na pewno jedną ręką mi się uda. O, właśnie. Jednorożec. O, widzicie? Super. Ja wiem skąd to, bo ja to oglądałam. Świat książki. Ach, tam widziałam. No, także takie piękne rzeczy
od Was mam, posiadam. Hej, hej, a dzisiaj ma miejsce kurs run Grzegorza, więc ja już przygotowana sobie, siedzę na kanapie i sobie właśnie rozłożyłam swoje pisadełka, dlatego że Grzegorz będzie przed ekranem i monitorem. I słuchajcie, taka dziwna sytuacja, wpadamy, nie ma internetu. Okazuje się, że wtyczka od routera została po prostu wyciągnięta, przy czym nikt z nas tutaj nie był. Więc jeżeli robimy coś dobrego, zawsze jest coś, co musi zdenerwować na samym początku. Ale już wszystko opanowane, sytuacja opanowana, teraz czekamy na Grzegorza i będziemy jechać z kursem runicznym. Zobaczcie, Grzegorz szykuje. A, hej, hej. Runy wiedźm. Runy wiedźm, kamienie, cuda na kiju. Zobaczymy, jak to będzie. No. Oj, słuchajcie, jak zwykle estetycznie. Grzegorz przywiózł mnóstwo kamieni. Coś do pokazania. Nie wiem, co on będzie z tymi kamieniami, ale tak. Tu mamy ustawione, więc działa, działa. Tam kawy. O. Kawy są, wszystko. Kawy są, wszystko jest. Było ładnie, to musi być profesjonalnie. To sobie tutaj postaw na tym. Ja nie będę siedziała, absolutnie. Tu masz taki... A, widzisz, też masz. Chociaż... Jest rewelacja. Myślisz, że to... Ja bym... O. Tak? Stabilne, nic się nie zadzieje. Dobra, bo to, tylko telefon daj jakoś, żeby jednak ta kawa, nie telefon. W sumie niepotrzebnie to, teraz. Teraz to nie bardzo. Dobra. O, mleczko są. Dobra, dobra. Dobra, tu na pudłach jesteśmy. Otwórz okno. Już otwieram. Ale tak, żebyś ty się nie przeżyła, nie i nie, spokojnie. Nie, sfokusowało, teraz sfokusowało. Runa Księżyc. I tak powiedziałem, ona odpowiada za naszą intuicję, za wewnętrzność, za odizolowanie, za samotność. Bardzo często... A co tu się wyprawia? Ciastki dla zmarłych się wyprawiają, samhainowe. Z grupą wisienek. Robimy wspólnie, już siedzimy tutaj, już Wam mówię, godzinę 52. Godzinę 52 i normalnie ciastki się zadziewiają. Przypuszczam, że dziewczyny już wszystko zrobiły. A ja w oślej ławce. Ośla ławka. Musi być. Ciastka dla zmarłych. Stary przesąd. Zmarłych nakarmić, spragnionych napoić. To jest ten przesąd? Nie. Stara świecka tradycja. Proszę, prawdziwy przesąd, co z tymi ciastkami się robi? Na grób zanosi dla zmarłych. Nie wszystkie, te, które leżą na ołtarzyku dla zmarłych, na groby się zanosi. I co, kładziesz na grób i? Kładziesz na grób i normalnie zamiast kwiatów, znaczy nie zamiast nawet, do kwiatów przy kwiatach. Po to, żeby i pożywienie dla zmarłych było. Cyganie biesiadują. Mhm. Nasze przodki biesiadowały. To i my biesiadować będziemy. Rupło niebieskie zęby. No właśnie krepi. Tak kombinuję, co tu zrobić, nie bardzo mam pomysła. Albo tym wypełni ten środek. A tam już. Nie wiem, no. Zaczniemy od czegoś, co mam pomysła. To nie są dobre lukry. No nic to. Nie są za gęste, nie? Mhm. Mało takie podatne. Ale świża. Ale jest. Bo to mamy jakaś krypi. Jakaś krypi ta. O, przykleję w środku. No trzecie oko. Tylko czekaj. Aha, tu trzecie. O. O, wow. Trzymam. Fantazja. Trzecie oko. Jeszcze u siebie będzie szarobór. A, białego lukru zrobimy. Od pasty do zębów. To znaczy, też mi się trochę inaczej skojarzyło, ale... Zostańmy przy paście. Zostańmy przy paście do zębów. Gdzie mam tam? Mm-hmm.
prowadzi test cierpliwości. Ale fajnie. Szkoda, że... Gdzieś od Kaśki miałam ten. Pęsetkę. Pęsetkę, ale... O, jest. Pozdrawiamy, Kasia. Ta pęsetka jest, słuchajcie, dobra na wszystko. Rzeczot. Prawie na wszystko. Ostre, krzywy zgryz, to się zdarza, nawet u żywych. Co? O. Nie? Nie chcę mieć prostego zgryzu. A tu co, diastema? O Jezu, czerwone, zielone, no długie wybieram. Aha. O. No i tak się bawi Robina. Jak skończymy, to pokażemy. No i od Agnieszki Bącik, słuchajcie, przyszły przepiękne księgi. One są wielkości A5. Bo tą taką podstawową, to ja mam wielkości A4, tutaj chciałyśmy wielkości A5. Dostałyśmy piękne gratisy, piękne kokardy. To jest księga Doroty. Ona właśnie chciała czarne z pentagramem. A moja jest z boginką i też właśnie z takim gratisem w formie Travel Journal, czyli na gumkę wymienialne wkłady, słuchajcie, czyli okładka zawsze z nami. Jest piękna, cudna. No, chciałam właśnie w niebieskościach tym razem. To mam w niebieskościach, one są bardzo grube. Proszę bardzo. I tutaj, proszę bardzo. Dolota też ma Travel Journal, po prostu cudny. O, takie jeszcze radostki na koniec dnia. A ja byłam na rynku i mamy kilka ważnych rzeczy. Tak, tu stuka olej, nie żeby łódka. Dużo grzybów. Tutaj jeszcze są rydze. Tutaj jeszcze są grzyby. Jest sok z kiszonych ogórków, same kiszone ogórki. Kiszona kapusta. Tu się będzie, słuchajcie, dużo działo jedzeniowo. Dzisiaj ja powiem Wam też historię o grzybkach. Za moment. A ja Wam opowiem tą historię o grzybkach. U nas w Łaseczku zawsze jak jest sezon grzybkowy, to w jednym miejscu stoją kobitki z grzybami i tam je sprzedają. No i dzisiaj stała taka staruszeczka, kobitka. I ta staruszeczka miała bardzo dużo grzybów, po 10 zł, a tamte miały tak po 8, 7, dużo mniej. No ale tak patrzymy, żeby jeszcze jakieś tam gatunki różne, coś. I u jednej kobitki kupiłyśmy z 2 kilo grzybów. A jak odeszłyśmy od tej staruszeczki, to ona taka smutna była. Normalnie, że tych grzybków nie wzięłyśmy. Ale ja wiedziałam, że wezmę, tylko mówię, pobiorę, bo ona miała dużo, najwięcej w pudełku za tanio, ale mniej niż chciałam. I no i ona miała tam za 10 zł te grzybki. Podeszłyśmy do niej z powrotem, wzięłyśmy te grzyby, a ja jeszcze takiej piątkę dałam, nie? A ona po prostu takie łzy w oczach, nie, bo zauważyła, że więcej, nic nie powiedziała, ja nic nie powiedziałam, tak na zasadzie nikt nic nie zauważył, tak fajnie. A taka siwiutka w takim pomarańczowym polarku, taka pomarszczona, taki orzeszek staruszkowy. No i potem my się jeszcze kręcimy po tym rynku, bo tu tak jak widzicie tam te kiszone kapusty, ogórki, wiadomo, no, sezon jesienny. Patrzymy, a ta staruszeczka idzie do streganu, tam są takie bardzo tanie rzeczy, ale fajne, bo ja sama tam też kupuję. I się okazuje, że kupuję sobie gietry, ciepłe, miękkie, giętkie gietry, także fajnie, bo zarobiła więcej niż myślałam, to są grosze w ogóle, ale dramat, jeżeli tak ma wyglądać emerytura, to trzeba coś robić, żeby to wyglądało inaczej, bo... A taka ucieszona była, że łzy w oczach, a się też mi gardło tutaj o strzyka i też człowiek się poryczał. Jakbym wiedziała, że to człowiek się nie domyśli, on da dychę więcej. Co to dycha tak dla człowieka pracującego? Ale tak człowiek czasem też nie pomyśli całkowicie. Ale myślę, że jak będę ją widziała na następnym rynku, to już załatwię tę sprawę troszeczkę inaczej. Też po cichutku. No więc taka wzruszająca historia. Kolejne dary od jednorożców, po prostu ciach i słodyczów, jak mrówków, takie ciasteczko, lizaczki jednorożcowe, proszę bardzo, jakby ktoś wiedział, co to jest, to napiszcie mi w komentarzach,
bo nie mam bladego pojęcia, słuchajcie. Będę to rozkminiać. Tu mam Lot Bugs. Jakąś, nie wiem co właśnie. Fun Packet. 20 opakowań czegoś. Takie te torebeczków. I słuchajcie, notesik. Superasty. Z tymi, wiecie, fajnymi. No i w linie. Koło brulionik. Super. I jeszcze taki piękny złoty długopis brokatowy ze złotym notesem. Druga hrabina, przysyłam mały drobiazg w prezencie od jednorożca. I tu również mamy taką miękką okładkę i w linię. Bardzo fajny notes i szpatułka do kuchni, też z jednorożcem. Także takie fajne, fajne rzeczy. A ja jeszcze sobie dokupiłam w Action parę rzeczy. Podgrzewacze, które idą jak woda. Po złotówce, złoty 19, były takie haczyki na bombkę, 50 sztuk. Takie małe pudełeczka zamykane, one są bardzo fajne właśnie na jakieś spinacze, tego typu rzeczy. Wkłady, nie wkłady, także tak. Notebooki, które używam szaleńczo, format B5, są rewelacyjne. Takie siatkowe światełka, które chcę zarzucić na krzak, na prąd. W Kiku były rajstopy 70 zielone i granatowe. Myślę, że bardzo fajne. Wtyczkę do ładowarki, ponieważ wtyczka do ładowarki się przyda z dwoma USB. Kartki, na których z łatwością można zapisać runy wyrywalne. Dwie pary gumek, bo one zawsze giną. Taki blok z papierami kolorowymi, słuchajcie, bardzo gruby, sztywny. Bardzo fajna sprawa. I jeszcze jeden notes ze spanterką. Ja je bardzo lubię. Też są takie do notowania bardzo fajne. Także takie zakupy actionowe są.